Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym warsztatowym vlogu, tym razem krótkim i w zasadzie o jednym temacie. Tematem dzisiejszego vloga będą tuleje poliuretanowe w samochodach terenowych. Na wielu facebookowych grupach często ludzie pytają, jakiej firmy założyć tuleje do mojego Suzuki, do mojego Nissana, Toyoty i tak dalej. Ten temat przewija się non-stop. Zawsze ktoś pyta, jakie kupić, które lepsze, które gorsze. No i moja odpowiedź tutaj będzie, że najlepiej żadnych nie kupować. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Patronem dzisiejszego odcinka będzie firma Febes, której części będziemy montować w Jimmyku Arona. Prędzej czy później, jeśli macie samochód terenowy lub samochód do driftu na przykład, bo tam też się używa poliuretanów, albo jakiś rajdowy, prędzej czy później gdzieś tam przewinie się wam temat tulei poliuretanowych do zawieszeń. No i mają one swoje plusy i minusy. Niestety w moim wypadku, na podstawie moich doświadczeń, mają więcej minusów. Tuleje poliuretanowe zwykle są budowane w jeden bardzo podobny sposób. Są to dwie połówki tulejek odpowiednio wyprofilowanych, tak żeby pasowały w miejsce oryginalnych tulei metalowo-gumowych. Składają się zwykle z dwóch części poliuretanowych plus elementu metalowego, na przykład takiej tulei, przez którą później się przekłada śrubę. Generalnie głównym założeniem zestawów tulei poliuretanowych jest to, że mają mieć większą wytrzymałość, odporność, są materiałem samosmarującym się, no same plusy, szybkość montażu, nie jest potrzebna prasa, żeby je zamontować. No naprawdę cudowny materiał. Tylko że ci producenci nie przewidzieli jednej bardzo ważnej rzeczy, że te tuleje nie mają prawa pracować w dwóch płaszczyznach. Tuleja poliuretanowa może pracować tylko i wyłącznie poprawnie w przypadku wahacza, który rusza się tylko i wyłącznie góra-dół. Jeśli mamy wahacz, który rusza się góra-dół plus jeszcze się skręca na boki, no niestety tutaj poliuretan pracować poprawnie nie będzie. Kolejną bardzo dużą wadą tulei poliuretanowych jest to, że zmniejszają wykrzyż zawieszenia. Przez swoją budowę, która uniemożliwia pracę wahacza na przykład w moście, zawieszenie jest bardziej ograniczone, jest zmniejszony jego zakres, no i przez to niestety mamy mniejszy skok i pracę zawieszenia na boki. Czyli tak naprawdę zmniejsza się nam wykrzyż samochodu, ponieważ jest zblokowany nadmiarem materiału tulei. Pokażę wam teraz przy pomocy mojej prasy, jaka jest różnica w pracy tulei metalowo-gumowej, a tulei poliuretanowej. Do tego przykładu bierzemy wahacz z Jimmyka, z tuleją poliuretanową, jak widzicie. Ona jest trochę zużyta, no ale jeszcze jest na miejscu, także spełni funkcję do testu odpowiednio. Jakby prasa to plus to będzie odzwierciedlać nam mocowanie w moście. W moście też ta tuleja jest ściśnięta między dwoma blachami, tutaj będzie ściśnięta po prostu w prasie, ale będzie to stabilne miejsce, żeby to pokazać. Dobra, jest to chwycone, wisi sobie w powietrzu. Ja będę ten wahacz naciskał, jakby na razie zrobimy tak. Tak, by zawieszenie pracowało góra-dół. Jak widzicie, przy pracy góra-dół tuleja poliuretanowa działa poprawnie, nic się nie dzieje. Teraz mamy sytuację, w której jest wykrzyż. Widzicie, co się dzieje tutaj? Tuleja jest po prostu ściskana między wahaczem, w tym przypadku a prasą, a normalnie między wahaczem a mocowaniem na moście. Powiem wam, że muszę bardzo dużej siły używać, żeby wykonać taki ruch wahaczem w prasie. Naprawdę, no, jest to kawał wysiłku. Dobra, widzicie, o co chodzi. Nie ma miejsca po prostu na pracę tulei. Teraz wezmę oryginalną i zobaczycie porównanie. Oryginalna Suzukowa tuleja, używana w dobrym stanie, jak widać niepopękana, także do testu się nada. Tuleja ściśnięta, zamontowana. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest tutaj miejsce na pracę tego wahacza między, powiedzmy, mostem albo ramą, bo też w ramie mamy takie mocowanie. No i patrzcie na to. Pracuje bez problemu. Praca góra-dół. Tutaj oczywiście przy pracy góra-dół no nie możemy aż tak mocno wychylić tego wahacza jak przy tulei poliuretanowej, no bo jednak trzyma go guma. Tutaj praktycznie jedną ręką, bez większego wysiłku, ruszam sobie tym wahaczem.
Chyba słychać po moim głosie, że nie potrzebuję jakiegoś dużego zaparcia, żeby to zrobić. Lekko sobie ruszam, wykorzystuję pełny skok tulei. Zawieszenie pracuje bez problemu. Kolejna tulejka, którą Wam pokażę, to takie rozwinięcie poliuretanu. Poliuretan wciśnięty w tuleję metalową, czyli powiedzmy taka tuleja metalowo-gumowa, tylko zamiast gumy mamy poliuretan. Jak widzicie, no nie sprawdza się to idealnie, ale ta akurat jest dobra, to przynajmniej do testu będzie się nadawać. Dobra, zdecydowanie jest dużo twardsza niż guma, ale mimo wszystko trochę lepiej pracuje niż taka zwykła, klasyczna tuleja poliuretanowa. No przez to, że jakby nie ogranicza nam aż tak bardzo tego wahacza, ten rant tulei. Jest to lepsze rozwiązanie, zobaczmy góra-dół. Góra-dół, no niestety też ma opór jak tuleja metalowo-gumowa. Z tego powodu, że to jest cały jednolity element razem z tą obudową. No i niestety to nie ma prawa się obracać dobrze. Nawet bym powiedział, że obraca się ciężej niż taka zwykła tuleja metalowo-gumowa. Także fajnie jest rozwiązane to, że faktycznie tutaj jest więcej miejsca między powiedzmy wahaczem czy ramą a tą blachą, która tutaj jest. No ale niestety jest to rozwiązanie dalej kiepskie. Zanim powiecie mi w komentarzach, że poliuretan to jest dla mnie coś niedobrego, bo reklamuje tuleje metalowo-gumowe. No nie do końca. W niektórych przypadkach uważam, że poliuretan jest lepszy niż tuleja metalowo-gumowa. W przypadku, gdy mamy taki wahacz w kształcie litery A, na przykład przedni wahacz w Suzuki Vitara. Na pewno wielu z Was ma Vitarę i kojarzy przednie wahacze. Są to wahacze, które poruszają się tylko i wyłącznie w jednej płaszczyźnie. Taki wahacz jak najbardziej może pracować na poliuretanie i jest to bardzo dobre miejsce na taki poliuretan, ponieważ po pierwsze nie mamy problemu z tym, że tuleja nam się zrywa. Niestety tuleje metalowo-gumowe podczas bardzo intensywnej pracy przy dużym zakresie potrafią się zerwać, no i przez to bardzo szybko są uszkodzone, nadają się do wymiany. Poliuretan może pracować tak naprawdę w kółko, można kręcić tym wahaczem dookoła jego osi i nigdy się nie zerwie. W takim wypadku, po pierwsze, mamy usztywnione koło, w sensie takim, że nie porusza się nam do przodu i do tyłu, bo poliuretan go trzyma i jest naprawdę sztywniejsze to zawieszenie, a jednocześnie może prawidłowo pracować góra-dół bez żadnego oporu. Taką samą sytuację mamy w przypadku wahacza typu sierżant. Gdy mamy wahacz sierżant, on też tylko i wyłącznie porusza się w jednej linii. Oczywiście mówię o tulejach, które są przy ramie. Przy moście poliuretan w sierżancie nie ma najmniejszego sensu i również bardzo szybko się rozleci. Tak jak wspominałem, chodzi tylko i wyłącznie o wahacze, które pracują w jednej płaszczyźnie, na przykład pionowo góra-dół. Zobaczcie, mam tutaj wahacz Suzuki Vitar. Jest to oryginalny wahacz, tak zwany sierżant tylny. To jest wahacz, który stabilizuje most na boki oraz przód-tył. Zobaczcie, w tym przypadku, oczywiście w oryginale są tuleje metalowo-gumowe i tutaj możemy zastosować poliuretan z jednego bardzo prostego powodu. Ten wahacz pracuje tylko i wyłącznie w tej płaszczyźnie. Tak, on pracuje góra-dół. Nie ma tutaj na tych tulejach żadnego ruchu dodatkowo na boki. Jak najbardziej tutaj poliuretan bardzo dobrze sobie da radę i będzie pracował poprawnie. Oczywiście jakby tutaj ruch na boki wykonuje ten stworzeń, który widzicie. No i tutaj widzicie, o, on sobie pracuje ładnie na boki, a cały wahacz sobie pracuje góra-dół. Aaron przywiózł mi dżimika właśnie na wymianę tulei poliuretanowych na tuleje metalowo-gumowe. No bo coś tam stukało w zawieszeniu. Myślę, że to już mogło porządnie stukać. To było w środku. Tak, to było w środku wahaczu, ale jak to wyciągałem, to niestety wypadło. Tulejka w ogóle gdzieś poleciała luzem. Ale spoko. Zaraz wybijemy wszystko na prasie i nabijemy nowe tuleje. O ile używamy poliuretanu w jakimś samochodzie, które ma bardzo mocne zawieszenie, na przykład Patrol, tam jest bardzo mała szansa, że na przykład urwie nam się mocowanie od wahacza, od mostu. Ale niestety w Jimiku bardzo często zdarza się, że po prostu mocowania zaczynają odpadać od mostu właśnie przez to, że są tak duże naprężenia, przez brak miejsca na pracę wahacza, że w końcu po prostu zaczyna to wszystko pękać. W moim samochodzie zdarzyło się to kilka razy. Na początku, gdy jeszcze nie miałem świadomości i jeździłem na poliuretanie, to zdarzyło mi się, że mój most po prostu się uszkodził i popękał właśnie w miejscach mocowań na moście. Stare tuleje wybite, jak widać
No niewiele z nich zostało. A teraz czas na nowe. Wbijam nowe, wkładam do auta i on może jeździć dalej. Jeszcze można by powiedzieć, że tuleje poliuretanowe mają bardzo dużą zaletę, ponieważ zestaw jest tańszy niż tuleje metalowo-gumowe. No otóż nie do końca, bardzo często zestaw tulei poliuretanowych kosztuje tyle samo, albo nawet więcej, niż tuleje z zamiennika do danego samochodu. W przypadku Jimika komplet tulei poliuretanowych to zwykle jest około 300 zł, a tak naprawdę za 300 zł da się kupić tuleje dobrej firmy. Także czy sens jest kupować poliuretan? Do Jimika na pewno nie. Do Vitary? No myślę, że do przednich wahaczy i sierżanta tak, ale do wahaczy wzdłużnych? Nie, nie zakładajcie tego. To wam zniszczy samochód prędzej czy później. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam tak pokrótce, o co chodzi z tym poliuretanem, dlaczego jest zły albo dobry. Oczywiście, jeśli gdzieś na jakichś grupach facebookowych będą was pytać o to, jaki założyć albo nie założyć, możecie śmiało wklejać ten film. Mam nadzieję, że pomoże on większej ilości osób. A ja powoli zbieram się za sprzątanie tego warsztatu, bo już pojutrze jedziemy na wyprawę do Rumunii, z której film zobaczycie pewnie, no, za jakiś tam czas. A teraz taka mała niespodzianka i taki mały spoiler. Właśnie jedzie do nas patrol z Hiszpanii, który będzie naszym kolejnym samolotem terenowym. Do zobaczenia wkrótce.